Witam was w kolejnym odcinku z gry SpongeBob Kanciastoporty The Cosmic Shake. Więc w ostatnim odcinku trafiliśmy do tego halloweenowego świata, z którego próbujemy uratować naszego ślimaka Gacusia. Więc podążamy dalej śluzowym szlakiem w jego poszukiwaniu. Tam błyszczą się jakieś słodycze! Ciekawe jak smakują! Nie dotykaj tego, Patryku! Truskawki! Moje ulubione! Co? Okej. Co jest z Patrykiem? Kto to powiedział? Skąd znasz moje imię? Patryku, to ja! Myślałem, że to ja jestem Patryk. Nie, ja jestem SpongeBob, ty jesteś Patryk. Okej. Ajdź. Dobra. O, może powinniśmy włączyć światło i się upewnić. Okej. Chyba nie tu miałem spaść. Dobra, to chyba wszystko. A co się stało z Patrykiem? Paski poszły! Okej. Łącz światło 1 na 4. No dobra. SpongeBob, tu jest za ciemno! Zrób coś! Te kable promienieją. Może czują się ładne. Dobra. Czyli musimy po prostu to wszystko pouruchamiać. Dobra, chodźmy tu. Dobra. Światło numer 2. Teraz dalej. A, dobra, hak. O nie. Pizza z tłustego kraba to pizza dla ciebie i dla mnie. Niedobrze. Ej, musimy się tam wrócić. Dobra. Okej. Szymy skrzynki. Idziemy tędy. Wystarczy odpocząć. No i tyle. Przycisk numer 3. I teraz... Oj. Dobra. Okej. I przycisk numer 4, okej. Nie wiem, czy tak mieliśmy do niego dotrzeć, ale... Załóżmy, że tak. Okej, spadaj budynek.
To znaczy... Sandy! Co to za jakiś głos dziwny? Nazywam się Candy. Pisane przez C, równie twarde jak cukierki babci. Dzięki, że włączyliście z powrotem prąd. Szukamy mojego ślimaka, Gacusia. Zgubił się. Prawdopodobnie porwał go potwór. Widziałaś go? Obawiam się, że nie widziałam twojego pupila. Ale ten potwór podobno ma swoje legowisko w muzeum. To niebezpieczne, ale to może być najlepszy sposób na znalezienie twojego stworzonka. Brzmi rozsądnie. Powinniśmy zapytać tego potwora, czy widział Gacusia. Patryku, nie sądzę, żeby potwory potrafiły mówić. Wiecie co? Mój mały, potworny teatrzyk został złożony. Moglibyście pomóc mi go z powrotem rozłożyć? Jeśli mi pomożecie, otworzę dla was ścieżkę do muzeum, żebyście mogli poszukać tego potwora i waszego przyjaciela. Nie podoba mi się to. Ale jeśli istnieje szansa, że Gacuś jest z tym potworem, to nie mamy wyboru. O, biedny Gacuś. Bierzmy się za naprawę teatrzyku. Dobra. Czyli musimy ułożyć to. Dobra. Jeszcze. Dobra. To tu. Chyba. Jakoś tak. Teraz to. Tu. Prawie. Dobra, już wiem. Trzeba chyba zamienić to miejscami. Tak jest. To tu. I tu. Dobra. Dzięki, kanciasty. Teraz zabierz stąd swojego latającego kumpla, zanim przyjdzie publiczność. Radosny balonik zupełnie nie pasuje do strasznego przedstawienia. No, też tak myślę. O, spójrz na te hektolitry śluzu, Patryku. Gacuś musi być przerażony, biedaczysko. Może to nie Gacuś wydzielił cały ten śluz. Może potwór złapał całą gromadę ślimaków. Więcej słodziaków w niebezpieczeństwie? O, powiedz, że to nieprawda! A ja myślę, że to coś innego. Chwila cięcia. Dobra, jestem z powrotem. Lecimy dalej. Mam dziwne podejrzenie, że to Gacuś jest tym potworem. Ten śluzowy szlak prowadzi do tego wielkiego, sprężystego czegoś. No to zdecydowanie powinniśmy na tym poskakać. Wiesz, żeby pozostać na szlaku. Dokładnie. Okej. Dobra. Nie wiedziałem, czy wszystko się zebrało. Rady! Ta zjeżdżalnia prowadzi do całego muzeum? Gacuś jest taki mądry! Okej. Ślizg na języku, to jest to. Jestem mistrzem ślizgania! jeszcze więcej galaret! Dobra. Idziemy dalej. Dobra. No, dawaj, rzucaj. Trochę w słabej kondycji.
zdrowotnej. A jakoś mi się nie chce z tym poradzić. Dobra, czyli musimy iść tam. Ajajaj! Okej. Dobra. Jestem mistrzem ślizgania! Okej. Widzę stąd mój dom! Zaraz. Nie, to inna skala. Mobilność w tej grze jest świetna, naprawdę. Jest najlepsze, co może być. Bra. Nie sądzę, żeby ci kierowcy autobusów mieli prawa jazdy. Wystarczy odrobina. Dobra. Muzeum jest z nami. Oj, oj. To było chamskie. Muzeum jest przed nami. To było bardzo chamskie. Dobra. Wchodzimy do muzeum. Szukaj muzeum, okej. Najpierw pozbierajmy galaretkę. Da się tego w jakiś sposób uniknąć. Dobra. Idziemy. Mówiłem. Zobacz, ile ślimaków ten potwór porwa. Patrz, to gacuś. No właśnie. O tym mówiłem. Jak uratujemy gacusia, żeby ten ślimak potwór nas nie zobaczył? Ten ślimak potwór to gacu. O, ale szybko rosną, prawda? Te wszystkie batoniki musiały dać mu przypływ energii. Nie zabierzemy go tak do domu. Musimy najpierw odciąć go od słodyczy. Już się robi, kolego. Dobra. Skonaj gacusia. Aha, okej. A, okej, dobra. Czy musimy zniszczyć? Teraz iść po kolejny automat, dobra. Dobra. No mnie się udało. No dobra. Powiedzmy. Znajmy to za sukces. Dobra. Dobra.
O, dziękuję, Patryk. Dobra. Nie zauważyłem tej dziury najpierw, więc... Okej. Automat numer 2. Okej. Nie taki był plan. Dobra. A, już jesteśmy tu u góry. No dobra. Aha! Ten atak jest trochę nie fair. Mam takie zdanie. Dobra. Udało się. Albo nie. Coś zburzy to całe muzeum! Musimy go stąd zabrać, zanim wszystkich nas zasypią gruzy! Ale Gacuś jest wciąż olbrzymem! Nie martw się! Na pewno wróci do normy, jak zabierzemy go do domu! Obyś miał rację, Patryku! Jeszcze nigdy w życiu się nie pomyliłem! Albo jednak. Okej. Okay. Powiem szczerze, tak teraz patrzę na licznik. Dosyć szybko to poszło. Poziom taki szybszy był trochę. Mam wrażenie. Zobaczymy, co dalej. Po raz pierwszy w życiu myślę, że mogłem się mylić. Okej, co teraz? Z Gacusiem. Aha. Gacuś jest... Okej, i nas atakuje. Okej. Dobra, idźmy do domu Patryka. Tak będzie chyba najprościej. Czasami mam wrażenie, że ktoś mną steruje. Rety! Okej, nieważne. Dobra. Świetnie! Moja skała jest teraz cała w ślimaczym śluzie, a dopiero co ją wysprzątałem. Okej. Wiem, że to bardzo trudna sytuacja. Ale czy mógłbyś przestać dziamgolić? Usiłuję się skupić! Trochę nerwowa jest. O. To było tylko szczęście. Tak. A propos, dobre wieści. Znalazłam waszego kalmarowatego sąsiada. Dajcie mi tylko trochę więcej galarety, a nowy kosmiczny kostium pozwoli wam do niego trafić. Okej. Okej. Idziemy. Może po prostu zostanę tutaj i zdrzemnę się pod moją skałą. O, wybacz, Patryku. Balony i ciężkie skały średnio do siebie pasują. Poza tym musimy uratować Skalmara. Dobra, ale jak znajdziemy Skalmara, to wisi mi drzemkę. Wyglądam jak z epoki kamienia łupanego. Dobra. Tak jak jakiś głupek, co mieszka pod kamieniem. Dobra, czyli
Idziemy teraz do epoki jaskiniowców. Wiem, że wszystko wraca do normy, ale norma tego miasta to nigdy nie był dobry stan. No, możliwe. Dobra. Cyk. A, zobaczmy może te kostiumy. Zostaną potem jeszcze trzy kostiumy. Dobra. Tu mamy te kostiumy, tu mamy te. I tu będą kolejne, dobra. Dobra, mam tej galaretki dużo, to kupmy je. Wszystkie, co możemy. Ubierzmy naszego z powrotem skiniowca. Tu mamy wszystko. I tak teraz mi się też przypomniało przy okazji. Bikini dolne ma pozostać niwle. Mam rację? Spotkaj. Dobra. Okej. Albo nie, teraz okej. Chodźmy do Planktona. Pogadać z nim w pewnej sprawie. Koniec do twarzenia. Te śmieszki, słuchajcie uważnie. Natrafiłem na ślady Spota, ale są dosłownie wszędzie i prowadzą do wszystkich tych portali. Wow, Spot naprawdę daleko zaszedł. Powiedziałem, słuchajcie! Musi się go poszukać w tych wszystkich światach. Tylko wy możecie go sprowadzić z powrotem. Nie martw się, Plankton. Będziemy go szukać, dopóki nie wróci bezpiecznie do domu. To dobrze. A teraz zejdźcie mi z oczu. Okej. Tak, i teraz dostajemy zadania na znaleźć, żeby znaleźć kryjówkę Spota. I to zadanie jest w każdym świecie. Musimy znaleźć Spota. Ale raczej może na filmie nie będę to robił. Może. Zobaczę. Co ma pan krab? SpongeBob, mój chłopcze. Wiem, że masz już pełne ręce roboty, ale muszę poprosić cię o drobną przysługę. Dobrze, panie krab. Czego panu trzeba? Zastanawiałem się, czemu czuję się jakiś lżejszy, więc zajrzałem do kieszeni i okazało się, że zniknął stamtąd mój zbiór szczęśliwych grosików. Nosi pan swój zbiór grosików przy sobie? Oczywiście, chłopcze! I były tu, zanim wróciliśmy z tego innego świata. SpongeBob, te grosiki są warte więcej niż twoje życie. Proszę, chłopcze, przynieś mi je. Tak jest, panie Krab! Dziękuję ci, chłopcze. Lepszego pracownika ze świecą szukać. Powiedz Skalmarowi, żeby się od ciebie uczył. Dobra. Musimy odzyskać stracone grosiki. W pirackiej błotnistej lagunie. Dobra. Okej. Widzę, że tych... Nie mogę złożyć zamówienie. Tych takich zadań jest więcej. Więc może chodźmy jeszcze pozbierać. Dobra. Tak! Nim właśnie. Wiem, że powinnam być w środku z naszymi seniorami, ale odkryli ten nowy kanał w radiu i zbzikowali. Nie da się ich uspokoić. Zwykle noszę przy sobie ciasteczka z wróżbą na wypadek takich sytuacji. Chrupanie bardzo mnie uspokaja. Ale pech chciał, że ciasteczka zniknęły gdzieś w całym tym chaosie, który ogarnął miasto. Chodź, Patryku, znajdziemy te prorocze ciasteczka. Okej. Na ciasteczka z wróżbą. Dobra. Dobra.
Okej. Jeszcze tam jest jedna flaga. Dobra, chodźmy tam. Zobaczmy, co chce od nas pani Puf. Ktoś porozrzucał wszędzie roztopiony ser! Patryku, to chyba gorąca lawa! A ja tam widzę ser na lawa szu! Dobra. Och, SpongeBob, tu jesteś! Nie wierzę, że to mówię, ale potrzebuję twojej pomocy. Wow! Dla mojej ulubionej nauczycielki wszystko! Ta galareta zniszczyła moje gwiazdki, dobra kluska. Bez nich nie mogę nagradzać uczniów. Chciałabym, żebyś przyniósł mi nowe. Niech się okay. pani nie martwi, pani Puf. Najlepsza kluska nie opuści pani w tym trudnym czasie. Dziękuję, SpongeBob. Okej. Zbierz gwiazdki, dobra kluska. Okej. Okej, czyli w karate w centrum Mikini Dolnego mamy ciasteczka z wróżbą. A gwiazdki dobra kluska mamy w halloweenowym kamiennym dnie. Dobra. To będą zadania na później, kiedyś tam. A teraz będziemy wchodzić do portalu uratować Skalmara. Ale to w następnym odcinku. Ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, pomimo tego, że był trochę krótszy niż poprzednie. I widzimy się w następnych materiałach na moim kanale. Na razie.